Moi drodzy uczniowie, w najbliższych 12 filmikach opowiem Wam szczegółowo o treści Pana Tadeusza. Zrobimy tutaj nagrania księga po księdze, z tym, że inwokacja znajdzie się w oddzielnym filmiku. Zaczynamy. Księga pierwsza. Księga pierwsza rozpoczyna się rozbudowanym opisem dworku w Soplicowie. Dowiadujemy się z niego, że jest to domek drewniany, chociaż podmurowany, co z pewnością świadczy o zamożności mieszkańców. Okolica obfituje w zboże i z całego tego opisu możemy dowiedzieć się sporo o jego gospodarzu. Wiemy, że jest zamożny, że dba o porządek, ale przy tym jest gościnny, o czym informuje nas zawsze na oścież otwarta brama prowadząca do tego dworku. Do Soplicowa przyjeżdża młody mężczyzna, Tadeusz Soplica. Okazuje się, że nie było go tutaj przez 10 lat, ponieważ w tym czasie pobierał nauki w Wilnie. Przybiega i wita dworek, stęskniony za ścianami, za sprzętami, za tym, czego tak dawno nie widział. Wbiega do salonu i zauważa, że na ścianach wciąż wiszą te same obrazy, które wisiały, gdy tutaj mieszkał. Są to portrety bohaterów narodowych. Między innymi jest tam Kościuszko, Rejtan czy Jasiński, czyli nasi bohaterowie. Tadeusz podbiega także do zegara, który wygrywa Mazurek Dąbrowskiego, czyli dzisiejszy hymn narodowy. Co to mówi o gospodarzu? Z pewnością jest patriotą i na pewno nie lubi zmian. Tadeusz biegnie do swojego pokoju, żeby zobaczyć, jakie zmiany tam zaszły. Okazuje się, że jego pokój nie jest już jego pokojem, mieszka tam jakaś kobieta. Taki wniosek wyciąga ze sprzętów, które zauważył. Widzi tam porozrzucane sukienki, fortepian, nuty, jakieś ziółka w doniczkach na parapecie. Jest zaciekawiony, któż tam może mieszkać, gdy rozgląda się i patrzy przez okno. Jego oczom ukazuje się pewna dziewczyna. Ja Wam zdradzę, że jest to Zosia Choryszkówna, chociaż on tego nie wie. Ważne, że promienie słońca jakoś tak ją oświetlają, że nie bardzo ma szansę przyjrzeć się twarzy, co też spowoduje pewne komplikacje w przyszłości. Zosia wbiega do pokoju, widzi młodzieńca i ucieka. Tadeusz wychodzi z dworku i tam spotyka Wojskiego. Wojski to daleki krewny sędziego, czyli wuja Tadeusza. I opowiada mu o tym, co też ostatnio się tutaj wydarzyło i co też będzie się działo w najbliższych dniach. Mówi o tym, że wreszcie ma dojść do porozumienia między hrabią, krewnym Choreszków i sędzią Soplicą, czyli wujem Tadeusza. Otóż mężczyźni ci przez dłuższy czas kłócili się o zamek, który znajduje się nieopodal dworku. I właśnie teraz ten spór ma się zakończyć tak zwanym sądem podkomorskim. Sąd podkomorski ma przeprowadzić podkomorzy. Panowie dogadali się, że sędzia spłaci hrabiego i w ten sposób przejmie zamek. Koniec sporu, dużo ludzi, dużo się dzieje. Wojski z Tadeuszem udają się na spotkanie sędziego, którego aktualnie nie ma w domu, bo jest na spacerze w lesie. Po drodze obserwują, że prace na polu zostają zakończone wraz z zachodem słońca, co mówi nam o sędzim, że jest dobrym zarządcą i dobry jest dla chłopów. Pamiętajcie, że to czas, kiedy chłopi pańszczyźniani pracują na szlachtę. Sędzia mówi, że jeżeli kończy się dzień, Bóg chciałby zakończył się też dzień pracy. Dobry człowiek. Sędzia wraca z lasu. Ważne, że nie robi tego byle jak. U niego wszystko dzieje się w porządku i ten fragment jest powtarzany wiele razy w samym utworze. Przeczytajmy. Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe, wesołe, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe, z dozorcą, potem sędzia szedł z podkomorzyną, obok pan podkomorzy otoczon rodziną. Panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku. Tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał. A każdy mimowolnie porządku pilnował, bo sędzia w domu dawne obyczaje chował. I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. To przynosi nam kolejną informację o stryju Tadeusza. Otóż on dba o tradycję, o porządek. I u niego dzieje się wszystko zgodnie ze zwyczajem. Nastaje wieczór i organizowana jest uczta. Uczta powinna odbyć się w dworku w Soplicowie, ale za sprawą woźnego przeniesiona została do zamku. Zamek jeszcze nie należy do sędziego, ale jest tam więcej miejsca. Poza tym, gdy przyjmujemy gości w jakimś miejscu, to znaczy, że to miejsce już w prawie jest nasze. Więc to nie przypadek. Ten prostokąt, który tutaj narysowałam, to stół. Bo musicie wiedzieć, że u sędziego również siadano według określonego porządku, o czym mówi nam fragment. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem. Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Przy nim stał kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie. Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie. I co my tu mamy? Najwyższe miejsce podkomorzy jest najstarszy i cieszy się największym autorytetem. Przy nim ksiądz robak, czyli ten kwestarz z fragmentu i Bernardyn, bo to jedna i ta sama osoba, a obok sędzia.
Później powinni na przemian siadać mężczyźni z kobietami. Między sędzią a Tadeuszem jest puste miejsce, co budzi zainteresowanie Tadeusza. Ważne, że ten fragment podkreśla, że sędzia naprawdę jest przywiązany do tradycji. Powiedziałam o tym pustym miejscu, ponieważ wiecie, że Tadeusz już dzisiaj widział pewną dziewczynę, jest przekonany, że to ona właśnie tam zasiądzie, bo nigdzie jej tutaj nie może dostrzec i tak bardzo skupia się na tym miejscu, jakby wypełnia je myślami, że nie wypełnia swoich obowiązków. A rolą mężczyzny tutaj jest usługiwanie kobietom, które dookoła niego siedzą, napełnianie ich kieliszków, zabawianie rozmową. On tego nie robi i sędzia jest zawstydzony jego zachowaniem, dlatego wygłasza tak zwaną mowę o grzeczności. Ona jest dość długa, ale pokażę Wam tylko fragment. Mówi tak: dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem i nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki, ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Oczywiście mówi to do ogółu, ale tak naprawdę ma na myśli Tadeusza i to, że rzeczywiście uczył się przez 10 lat gdzieś tam w dalekim świecie, ale tak naprawdę nie nauczył się kultury osobistej i zachowania, bo grzeczność według niego to nauka znacznie trudniejsza, nauka, której nie można wyczytać z książek, bo każdy musi wiedzieć, jak zachować się w odpowiedniej sytuacji i w stosunku do określonej osoby. Czyli naukę o grzeczności zapamiętujemy. Sędzia chciałby, żeby przydachnął mu pod komorze. On jednak mówi, że no, sędzia ma rację, ale tak naprawdę kiedyś było jeszcze gorzej, ponieważ kiedyś młodzież była zapatrzona we wszystko co francuskie, w modę francuską, w jedzenie francuskie i tak dalej, a dzisiaj co prawda patrzą na Francuza, ale już zupełnie inaczej. I tu pojawia się, moi drodzy, element tła historycznego, mianowicie kampania Napoleona. Ja tutaj pokażę Wam w prawym górnym rogu prezentacji tych żołnierzy Napoleona. Ważne, że to czas, w którym my jako Polacy oczekujemy przyjścia wielkiej armii Napoleona i pomocy w wyzwoleniu naszego kraju. I ten temat polityczny przewija się podczas takich rozmów również przy stole. Podkomorzy próbuje nawet zagadać księdza Robaka, który jeździ po świecie i wie, co się dzieje. Próbuje go zagadać na ten temat, ale ksiądz Robak mówi, że nie interesuje go polityka, chociaż nie jest to prawdą, ponieważ nie chce o niej rozmawiać w towarzystwie, uwaga, Nikity Rykowa, czyli kapitana rosyjskiego. Nie chce zdradzać tutaj, nie wiem, planów Napoleona czy swojej wiedzy na ten temat. Wracamy do Tadeusza i wątku społeczno-romansowego. Tadeusz jest przekonany, że na tym miejscu ma usiąść Zosia. Okazuje się, że przychodzi na to miejsce Telimena, ale dla Tadeusza nie ma różnicy. Dlaczego? Wtedy powiedziałam Wam, nie przyjrzał się dziewczynie, jest przekonany, że to jedna i ta sama osoba. Może trochę wydaje mu się starsza, może zmieniła trochę kolor włosów, ale jakoś nie przywiązuje faktów do szczegółów i myśli, że ma przed sobą właśnie Zosię. Bardzo mu się podoba i bardzo szybko między nimi nawiązuje się taka nić porozumienia, flirt. I tu już jest o krok od romansu. Gdy Tadeusz z Telimeną flirtują, po drugiej stronie stołu dochodzi do żywej dyskusji. I tutaj jest taki konflikt między rejentem i asesorem. Oni kłócą się o swoje harty. I o to, który z nich jest lepszym psem myśliwskim, o to, który dopadł szaraka. Psy to Kusy i Sokół i konflikt ten będzie trwał prawie przez całą książkę. W pewnym momencie próbują wciągnąć w dyskusję Tadeusza, gdy ten od niechcenia odpowiada, bo nie był w ogóle zajęty tą rozmową, bo zainteresowany jest kobietą. Wtedy asesor złośliwie rzuca mu, żeby zapytał o zdanie swojej cioci Telimeny. I tu uwaga, Tadeusz dowiaduje się, że właśnie romansował ze swoją ciotką. Uwierzcie, nie daje mu to spokoju. Spór mężczyzn, rejenta i asesora podkomorzy chce rozstrzygnąć następnego dnia, znowu polując na szaraka, ale Wojski komentuje, że tak naprawdę wstydem jest polowanie na zająca, ponieważ kiedyś polowano tylko na dużego zwierza, na niedźwiedzia czy wilka. Tym rozśmiesza wszystkich i uczta dobiega końca. Na koniec narrator jeszcze robi nam zbliżenie na księdza Robaka. Chce, żebyśmy przyjrzeli mu się bliżej i żebyśmy dostrzegli pewne nieprawidłowości. Otóż ksiądz Robak nie wygląda jak ksiądz. Ma blizny na twarzy, dość duże. Z pewnością poniósł je podczas walki. Rusza się jak żołnierz, przemawia jak żołnierz. Coś tu jest nie tak. To znaczy, że prawdopodobnie jego przeszłość związana jest z wojskiem, a nie tylko z odprawianiem mszy czy modłami. I z taką niepewnością nas zostawia. Musimy śledzić tego człowieka. Ja tylko podpowiem Wam, że ksiądz Robak, kwestarz i Bernardyn to wszystko określenia tego samego człowieka. Można powiedzieć, że w tej książce to synonimy. I tak właśnie kończy się księga pierwsza.
Jeżeli podobała Wam się ta opowieść, to streszczenie w tej formie, dajcie koniecznie znać, ponieważ nie wiem, czy rysować kolejne. Do zobaczenia, dziękuję serdecznie.